Mamy czwartek, za chwilę piątek. Nie wiem to już który dzień remontu, ale chyba 19, chociaż trochę przestałem liczyć. Ale cieszę się bardzo, bo w końcu nie wyglądam jak muminek. To znaczy, że oficjalnie najtrudniejsze prace i najbrudniejsze prace zostały zakończone. A dlaczego nie wyglądam jak muminek? No właśnie, bo przez ostatnie dwa dni walczyłem z gładziami. Lecz nie udało się zrobić to metodą na mokro, tak jak to planowałem. A dlaczego? Już odpowiadam. Może na sam początek o nakładaniu gładzi. Gładź nakładać można wałkiem, jak się dowiedziałem niedawno, i można nakładać metodą starą, tradycyjną i sprawdzoną. Teraz metoda nakładania wałkiem jest fizycznie szybsza, natomiast sprawdza się wtedy, gdy podłoże macie dobrze przygotowane, rewelacyjnie zagruntowane i nic wam się do tego wałka nie będzie z podłoża przyklejało, obklejało, to raz. Dwa, warunek jest taki, że jesteście bardzo silni, macie łapy jak karki czy koksy, ja takich wielkich łap nie mam, bo wałek jak się go zamoczy w gładzi waży chyba z 2 kilo i teraz rozcierać, to słuchajcie, naprawdę trzeba mieć mięśnie ze stali, więc ja porozcierałem tym wałkiem, nie wiem, tam 5-10 minut i czułem spore zmęczenie, ale pal go 6. Zrobiłbym cały pokój łącznie z sufitami tym wałkiem. Najgorsze jest to, że to jest cholernie brudna metoda. Wszystko, ale to wszystko jest uwalone w gładzi. Jak wiecie, kiedy malujecie sobie wałkiem i farbą, prawda? Czyli ściany wałkiem i przelecicie tym wałkiem za szybko, to ta farba się rozbryzguje. To wyobraźcie sobie, że wystarczy, że przejedziecie wałkiem dużo wolniej i gładź się rozbryzguje jeszcze mocniej. Dodatkowo jak ciapiecie ten wałek w wiadrze, to on się obraca względem grawitacji, że ta ciapka gładzi jest na dnie wałka i często spada. Jest po prostu katastrofa. Można by było gładź przelać do kuwetki, wtedy by było lepiej. Rozcięcić sobie z wodą, bo tam trzeba 300 ml wody dodać i rozcięcić do kuwetki, ale trzeba by było co chwilę tę kuwetkę uzupełniać, no po prostu po 5 minutach byłem cały oblepiony, głowa, ręce z tej gładzi i stwierdziłem, że jednak stare metody są najlepsze, więc grzecznie spokorniałem i nakładałem gładź pacą i zaciągałem piórem, więc no, nakładałem gładź. A propos obróbki gładzi. Próbowałem obróbkę gładzi na mokro i oficjalnie ona nie wyszła rewelacyjnie. Co to znaczy? Myślałem, że jak obrobimy tą gładź na mokro, wedle zapewnień niektórych, no i pewnie jest to do osiągnięcia, tylko nie w moim przypadku akurat, da się to zrobić w taki sposób, że nie trzeba już nic szlifować, ewentualnie tam delikatnie jakimś tam papierem 280-300 przelecieć i po temacie. I okej. Może by to miało sens wtedy, gdybym miał inną gładź, bo z tego co kojarzę, to bodajże GTA, taka złota od Atlasa, jest dedykowana do tam obróbki na mokro. Mój Śmig A2 nie był. Druga kwestia jest taka, że ciężko znaleźć pacę do obrabiania gładzi na mokro. Nawet takiej dedykowanej za bardzo nie ma, bo to metoda taka jeszcze nie utarta. I kupiłem pacę do obróbki tynków. Ona miała takie gąbkę z dość twardą, porowatą, znaczy no, gumowa taka gąbka i podczas obrabiania tej gładzi robiły się takie zamazy z tej gładzi i w sumie jest to dobra metoda, jeśli położycie sobie katastrofalnie gładzie, to znaczy 2-3 warstwy, macie krechy, nierówno i tak dalej, to wtedy spsikujecie wodą, rozcieracie, takie masełko się robi z gładzi, wstępnie to wyrównujecie, a potem ścieracie. Oficjalnie jest mniej ścierania i wyszłoby to no, trochę czyściej, prawda? Mniej męczącego ścierania, bo to jest najgorsze w tym wszystkim. Natomiast nie pozwoliła mi ta metoda zrobić tego na płuc, na finish, pod farbę. Nie dało się, albo efekt nie był satysfakcjonujący dla mnie, bo w sumie jakby to tak wymasełkował, ładnie pokrył dwa razy farbą podkładową i potem z dwa razy jeszcze taką lateksówką, to pewnie by było równo, ale nie zaryzykowałem. I znowu spokorniałem, wróciłem do starej metody i dwa dni szlifowałem gładzie. To znaczy jeden dzień szlifowałem, potem jeszcze drugi raz poprawki i potem znowu szlifowanie, a i tak będzie tam miejscami katastrofalnie nierówno. Nie da się tak za jednym razem chyba wyszlifować dobrze gładzi i położyć, chyba żebym miał takie 3-metrowe pióro.
Zresztą wszystko się sprowadza do tego, że tu jest spierdzielone tynki i wszystko jest nierówno. Ale myślę, że efekt będzie i tak dużo lepiej niż było wcześniej, a wcześniej już nawet mi się podobało w tym pokoju, więc teraz powinno być dużo lepiej. No, no i tyle mojego gadania. Ja zabieram się do pracy w końcu. Malowanie sufitu, mam tutaj taką strukturę, więc farbę strukturalną kupiłem taką jak była. Muszę tutaj ze 2-3 warstwy położyć, żeby troszkę ukryć nasze przebicie kabla przez sufit, bo tamtej farby musiałem niestety trochę wykuć. Więc ja zabieram się do pracy, zaraz będzie piątek, weekendu początek, a ja jak zwykle w D. Działamy. Mamy piąteczek remontu, dzień chyba 20, jakoś tak będzie. Ściany już mamy zagruntowane, pomalowane farbą podkładową białą. Zdecydowałem, że pierwszy raz w życiu będę malował z użyciem farby podkładowej, żeby związać troszkę tej szpachli gipsowej i zobaczymy, jak ta farba ostateczna będzie kryła, bo podobno jak się nakłada farbę gruntową, to tej ostatecznej farby idzie mniej, ale nie żebym na to liczył, i tak kupiłem 5 litrów na tak mały pokój, bo już się nauczyłem, że zawsze braknie na ostatnie pół metra kwadratowego i akurat jest niedziela wieczór i kupić się tego nie da. Dźwięk chyba słaby, bo stroję w takim rogu pomieszczenia i jest strasznie, natomiast chciałem wam pokazać te cudeńka, które właśnie przyjechały, które właśnie byłem się odebrać, może tak? To będą fronty do moich nowych paneli akustycznych. Zdjęcia gdzieś podebrane z internetu, z Pinteresta, z inspiracji. Wysłałem to do zaprzyjaźnionej firmy i no mamy takie cuda, 8 frontów. Za chwileczkę będę je lakierował, użyję do tego celu bejcy wodnej, bez rozpuszczalników, z racji takiej, że te fronty będą w pomieszczeniu, żeby mi to tutaj mocno nie śmierdziało, a chcę jednocześnie delikatnie to zabezpieczyć, podkreślić tą strukturę drewna jeszcze na tym i ciutkę zmienić kolor na taki jaśniejszy, żeby pasowało bardziej do moich mebli. Więc ja zabieram się do roboty i trzymajcie się, cześć! No i tak nam minęły te wspólne 3 tygodnie, mamy niedzielę, 22 dzień remontu. Ktoś się śmiał, że będzie to trwało miesiąc, ja nie wierzyłem. Okazało się, że tak to wygląda. Przez tydzień udało się zrobić najgorsze, czyli to, czego nie cierpię, gładzie, malowanie. Już położyliśmy tak naprawdę jedną warstwę farby, ale dzisiaj jeszcze, wczoraj wleciały jeszcze takie naprawdę drobne poprawki, bo z latarką chodzę, sprawdzam, gdzie jeszcze jakieś tam kuleczki, małe nierówności. Pogładziłem wszystko i dzisiaj ostatnia warstwa farby. Kładziemy podłogę, listwy przypodłogowe. Potem zostanie ogarnięcie kontaktów. Najgorsze potem to będzie klejenie kamienia do ściany, bo jest cała ściana do zaklejenia, będzie tego sporo. Powieszenie reklam fajnych świecących, powieszenie 4 urządzeń świetnych, które będą oświetlać ściany. Jest trochę tej zabawy, no i przełączniki do ogarnięcia. Do tego jeszcze takie na ścianie będą wisiały heksagony. No, złożenie biurka, paneli akustycznych, pomalowanie jeszcze boków, bo w tym tygodniu udało się pomalować fronty. Też urywek widzieliście, więc roboty jest sporo, zleci kolejny tydzień na pewno, tym bardziej, że od poniedziałku wracam już do pracy, ten tydzień byłem na urlopie, udało się tutaj naprawdę siedzieć po kilka, nawet kilkanaście godzin dziennie, tak jak to było
wcześniej powiedziane, więc ja zabieram się dalej do ciężkiej pracy. Efekty już cieszą oko, w końcu robota bezpyłowa, taka, którą widać. Wcześniej było dużo dłubaniny, skubaniny, którą nie do końca było widać, więc cieszę się, że postępuje to, jak postępuje, powolutku. Widać już koniec i to światełko w tunelu. I tego światełka w tunelu życzę Wam, żeby w końcu wszystko wróciło na właściwe tory i do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Cześć!